blogarz. Mianowicie chciałem wam powiedzieć, jak trzeba czekać na wizyty u lekarza. Mianowicie od paru dni, w przypadku moim, mam taki zestaw poczucie, wahanie ciśnienia, że jeszcze raz mam niskie, raz wysokie. Jasne, nie wiem, co ze mną się dzieje. W jednym dniu było dobrze. Już było dobrze, nic nie bolało, żadnych tam objawów nie miałem. Myślę, a już pewnie mi przeszło. Że już przychodzi, że już mi przeszło. No niestety, na drugi dzień, w tym dniu, co ja dał studiu, na drugi dzień już było zresztą dzisiaj i do tej pory na razie jest. Objawiało bóle głowy, zawroty, uczucie niepokoju, więc sobie wyszedł na spacer, arbaty i śniegu. No, bo cały biały. No. I uczucie niepokoju, więc wyszedł sobie na spacer, żeby się ostresować i pochodzić sobie po pięknej zimie. No. I co za tym idzie? No zapisałem się do lekarza dzisiaj. Myślałem, że dzisiaj przyjmę, ale wiecie jak to. Poradnił lekarski rodzinnego. No i zapisałem mnie na jutro. Tylko w tym kłopot i tam jest, co będzie jutro. Co będzie dzisiaj, co będzie za parę godzin. Jak ja będę się czuł, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, nie? Ale dobra, może do jutra jakoś wytrzymam. No. Także widzicie, nasz człowiek, jeśli idzie do lekarza już sam, bo widzi, że coś z nim się dzieje, no to nie na następny dzień. Na następny dzień. Go przerzucają, nie? Ale jestem młody i mam nadzieję, że to mi przejdzie. Jeśli nie, nie wiem jak to będzie. No. Także cóż. Taki mały vlogas w spacerku po lesie. No. Jeśli taki wam filmik się spodobał, łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Trzymajcie się ciepło, na razie.